TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Przed sezonem zawsze można zakładać wiele scenariuszy, natomiast to, co się wydarzy już w trakcie, no to jest wypadkowa wielu czynników, przede wszystkim formy zawodników, więc to, jak się rozwinął Mariusz Stępiński przy Waldku Fornaliku, no jest godne pochwały i wielu młodych zawodników w ruchu może się rozwijać i pokazywać swoje umiejętności. Dlatego trzeba też brać trochę poprawkę na te pierwsze oceny, bo jeżeli jest wielu młodych zawodników w kadrze pierwszego zespołu, to trudno też szacować, co się może wydarzyć w całym sezonie. Na pewno ten awans do górnej ósemki to już był spory sukces i zagwarantowanie takiego spokojnego bytu na ostatniej prostej. Pewnie, że zawsze można było więcej jeszcze trochę zrobić, ale to jest też dobry materiał do analizy dla trenera, kto w takich momentach, kiedy już zrobiło się pewien dobry krok i sukces, to kto pokazał pełne umiejętności, kto w przyszłym sezonie, na kogo też można liczyć. A propos Mariusza Stępińskiego, jest w szerokiej kadrze na Euro. Pan upatruje w nim zawodnika, który się powinien znaleźć w tej docelowej kadrze? Ja bym chciał, bo znam Mariusza z reprezentacji U21. Strzelał ważne bramki w meczach oczywiście towarzyskich w tym sezonie, ale jest piłkarzem, który ma niesamowitą przyszłość i ten sezon bardzo dobrze mu zrobił. Grał regularnie, strzelał bramki i dlatego też znalazł uznanie w oczach trenera Adama Nawałki. Ja myślę, że ma bardzo duże szanse przekonać trenera reprezentacji do tego, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy, bo prawdopodobnie czterech napastników nie pojedzie, czyli ten wybór będzie gdzieś między Arturem Sobiechem, a właśnie Mariuszem. Patrząc perspektywicznie, to oczywiście Mariusz ma większe szanse, bo Artur w Bundeslidze w tym sezonie kilka bramek strzelił, ale wcześniejsze miał dużo, dużo słabsze, więc wiele tutaj przemawia za Mariuszem. No ale to, jak on wykorzysta ten czas podczas ostatniego zgrupowania przed mistrzostwami, to już od niego zależy i od tego, jak zostanie oceniony. Ostatnie już pytanie. Pan jako były świetny napastnik z bogatą karierą zagraniczną, radzi pan Stępińskiemu, żeby jeszcze został w Chorzowie? Czy wyjechał, bo oferty spływają i to w dużej ilości? Ja myślę, że jeżeli by chciał wyjechać, to dobrze by było, żeby wyjeżdżał z taką jako piłkarz, który już zdobył coś w Polsce, tak? Czyli może kariera Roberta Lewandowskiego jest przykładowa i jeżeli zdobędzie Mistrzostwo Polski, koronę Króla Strzelców, to wtedy mu jest dużo łatwiej zaistnieć, obojętnie jaki to będzie kraj, w którym się znajdzie. I to jest chyba taka optymalna droga dla każdego zawodnika. On dosyć wcześnie wyjechał, nie poradził sobie w Norymberdze. Teraz ten sezon jest bardzo dobry dla niego. Ja myślę, że jeszcze jeden, co najmniej jakby został w Polsce, to by mu dobrze zrobił.